Czy wiesz, że morsować może każdy z nas? Trzeba przełamać tylko swój lęk i za dużo o tym nie myśleć. Drodzy Panowie, czy wiecie, że morsowanie wpływa korzystnie na potencje? Czy wiesz, że morsowanie może pomóc Ci poradzić sobie z nałogiem? Na te i inne tematy w kolejnym odcinku programu Po pierwsze pacjent będę rozmawiać z moim gościem, Walerianem Romanowskim, który jest naukowcem, badaczem, a także rekordzistą Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie. Zapraszam Cię do obejrzenia mojego programu. Dzień dobry, Monika Rechtan. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po pierwsze, pacjent. Kiedy zaczęła się pandemia COVID-19, a my zostaliśmy zamknięci w naszych domach, część z nas zdecydowała się zacząć morsować. Część robiła to dla celów zdrowotnych, ale były też osoby, które po prostu przychodziły w takie miejsce, na przykład nad rzekę, żeby zrobić sobie zdjęcie. A potem wrzucić je na przykład na Instagrama. No i właśnie dziś o tych walorach morsowania chciałabym porozmawiać z moim gościem, a jest nim Walerian Romanowski. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Walerian, e, chciałabym powiedzieć, czym się zajmujesz w kilku słowach, ale jest to bardzo trudne, bo jesteś przede wszystkim naukowcem, badaczem, e, który naraża swoje ciało i umysł na ekstremalnie niskie temperatury. E, robisz to w wyjątkowych warunkach. Ale z drugiej strony myślę, że naszym widzom mogłabym powiedzieć, że zajmujesz się morsowaniem i to by było dla nich bardziej zrozumiałe. To powiedz mi, jak jest. Jak najbardziej zajmuję się zimnem, to znaczy, jak zimno wpływa na nasz organizm, jak wpływa na ciało, ale przede wszystkim na psychikę i też jak nasz organizm reaguje, jakie są efekty te po kontakcie zimnym, jaka jest reakcja zwrotna i to mnie fascynuje. Zajmuję się też tym, aby określić, gdzie są te granice ludzkiego ciała, mm -hmm. a też znowu przede wszystkim psychiki. Okazuje się, że te granice są całkiem gdzie indziej, jak nam się wydawało. I dlatego no, takie są projekty, takie są rekordy, które realizuję też po drodze. Właśnie prowadzisz bardzo poważne badania, ale też pobiłeś kilka rekordów Guinnessa, które są związane z narażaniem swojego ciała i umysłu na zimno. Za sobą mam przynajmniej 20 różnych projektów. Nie każdy projekt się kończy rekordem światowym czy Genesa. Oficjalne mam potwierdzonych rekordów ponad 10, to są rekordy Guinnessa i rekordy światowe. Może takie jedne z ciekawszych rekordów. Jestem człowiekiem, który spędził ponad 3 godziny w lodzie jako pierwszy na świecie. Ale też jechałam na rowerze w temperaturze minus 170 stopni, można powiedzieć, że to jest nieosiągalna wartość, że to jest niemożliwe. Więc taki projekt miałam w komorze kryogenicznej. Też morsowałam w temperaturze minus 120 stopni, temperatura powietrza, więc niesamowite uczucie. Mamy wrażenie, że wchodzimy do lodowatej wody, więc tych projektów było trochę, ale mam nadzieję, że te najciekawsze są przede mną. O nich za chwilę będziemy mówić, ale ja wrócę do morsowania, którym mogą oddawać się nasi widzowie, bo tak jak wspominałem wcześniej, w trakcie pandemii, w czasie pandemii COVID-19 wiele osób zdecydowało się rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem. Czy myślisz, że to zjawisko, że tak wszyscy pobiegliśmy do tych rzek i jezior w czasie pandemii było dobra? Dokładnie pamiętam ten moment, bo wtedy ja spędzałam na Laponii, na rzekach, mieszkałam przez 50 dni i co chwilę widzę, że dzwoni do mnie telefon z zapytaniem, dlaczego to morsowanie jest takie dobre, jaki ma wpływ na ciało. Wtedy się dowiedziałam, że w Polsce mamy boom. Mhm. Mamy też pandemię, że morsowanie stało się takim sportem narodowym. Tak, tak było. Myślę, że to wynika też z tego, że wiele było ograniczeń i ten kontakt z natury po części był dozwolony i dlatego było takie zainteresowanie tym morsowaniem. Ale to dobrze, bo dzięki temu dużo osób zaczęło całą swoją przygodę zimnym. Ale też wiele osób, i takie obrazki myślę, że są naszym widzom znajome. Wiele osób na przykład traktowało morsowanie jako jakąś alternatywę na spędzenie wolnego czasu. Pojawiał się tam alkohol, pojawiały się imprezy w jeziorach i rzekach. Czy takie morsowanie też ma dobre skutki, przynosi dobre skutki? No, tak się stało, że nasze społeczeństwo jednak na to alkohol, co widać. A gorsza w tym wszystkim, że nie staje z tego sprawy, że jest problem. Jak mamy osobę uzależnioną, to najczęściej brzmi taka odpowiedź, że ja nie jestem alkoholikiem i ja tylko lubię wypić od czasu do czasu. I na to stawiamy duży nacisk, aby nie łączyć. W ogóle nie spożywać alkoholu, ale nie łączyć podczas morsowania, morsowania. I dlatego prowadzę szereg różnych kampanii. Jestem ambasadorem też funda Fundacji DKMS, ale przy mm -hmm. okazji Międzynarodowego zlotu Morsów gdzie prowadzimy szereg wykładów na temat negatywnego wpływu alkoholu też podczas morsowania, ale też powstają filmy edukacyjne, gdzie pokazujemy też świadectwa osób, którym zimna woda pomogła wyjść z tych nalogów. No właśnie, bo morsowanie dla części osób, które się na nie decydują, staje się metodą terapii. Jak najbardziej, dlatego teraz większy nacisk nastawiamy, żeby zbadać, jak zimna woda, to znaczy ten bodziec wynikający zimna, wpływa na naszą psychikę, na nasze zdrowie psychiczne i widzimy szereg pozytywnych efektów. i Dlatego teraz powstaje książka, która wyjdzie dosłownie za kilka tygodni, terapię zimnym, gdzie mamy świadectwa osób, dla których bodziec był jako jedyny taki czynnik, który pomógł im wyjść na nalogu. Też prowadzę szkocką grupę, którą założył Keny. Był alkoholik i on również był uzależniony od narkotyków. Miał też próby samobójcze, mm -hmm. ale kolega go wprowadził do lodowatej wody i, dla, i dopiero w lodowatej wodzie zaznał spokój, którego nie mogę odczuć i przeżywać w innych okolicznościach. Widzimy jak to zimno i ten bodziec zimny potrafi uspokoić nasz umysł. I dlatego analizujemy właśnie te zagadnienia. Widziałam w, na twoim profilu na Facebooku właśnie spis treści twojej najnowszej książki Terapia zimnem i widziałam, że zaangażowałeś bardzo dużo osób, które w tej książce, które, które tą książkę współtworzyły. Czy możesz coś więcej opowiedzieć o tej pracy? To jest kolejna książka, już trzecia. chciałam żeby ona trochę wyglądała inaczej. I dlatego jest tyle świadectw, żeby też tą taką analizę nie skupiać na kilku osobach, bo wiadomo, że to są tylko jednostki, ale jest 15 albo 16 świadectw, gdzie poruszamy takie tematy u osób, które na przykład mają depresję i którym ta zimna woda pomogła. Osoby uzależnione od narkotyków albo od alkoholu. To są świadectwa naprawdę mocne, w których osoby opowiadają, jak z powodu alkoholu stracili pracę, rodzinę, dom, musieli mieszkać na ulicy jako bezdomni, mm -hmm. a to zimno im pomogło. I dlatego jest tak duży jakby wachlarz tych świadectw i w sumie każde świadectwo jest wyjątkowe i porusza trochę inny temat i też pokazuje, jak w odmienny sposób ten bodziec na nie wpływa. Chciałabym wrócić jeszcze do morsowania, do morsowania takiego, z którego, na które nasi widzowie mogą się zdecydować. Myślę, że w czasie pandemii COVID-19 wiele osób, które po raz pierwszy morsowało, robiło to może w sposób nieprawidłowy. Powiedz naszym widzom, jak przygotować się do takiego pierwszego morsowania i jak morsować, żeby zrobić to. Zgodnie ze sztuką. Znaczy, my w swoim zespole podchodzimy trochę inaczej. My nie robimy takiej klasyfikacji, że ktoś morsuje prawidłowo albo nieprawidłowo, dlatego, że to dzielę morsów, a nie o to, mm -hmm. chodzi, o to chodzi, żeby to zimno nas łączyło. My to nazywamy, takie nasze podejście, morsowanie świadome, to znaczy świadome, to jest takie morsowanie, w którym dokładnie rozumiemy, jak zimno działa na nasz organizm, jaka jest reakcja zwrotna i dokładnie byśmy widzieli, gdzie są te granice bezpieczeństwa, więc to takie morsowanie świadome, bo wiadomo, to jest taka druga ścieżka, nie dążyć do tego, aby poznać, jak to zimno działa, gdzie są zagrożenia, a po prostu unikać tych zagrożeń, mm -hmm. ale uważam, że to jest niewłaściwa taka droga i ona nie jest taka pełna unikania czegoś, czegoś czego nie znamy, więc lepiej poznać te, te wszelkie zagrożenia, możliwości i z tego zimno czerpać dużo więcej. Bo wtedy możemy w tej wodzie zrobić znacznie więcej, niż takie standardowe morsowanie. Ja wrócę jednak jeszcze do mojego pytania. Wyobraź sobie sytuację, że przychodzę do ciebie i mówisz, że chciałabym pierwszy raz spróbować morsowania. Czy ja powinnam na przykład pójść do lekarza, zrobić sobie jakieś badania, żebym, żeby nic złego mi się nie stało? Po prostu. Ja po prostu trochę inaczej podchodzę do morsowania i podchodzę to jako do. Coś ekstremalnego, mm -hmm. no bo nieraz słyszę takie stwierdzenie, że ktoś i robi rzeczy ekstremalne, to nie jest ekstremalna czynność. To mm -hmm. jest taka standardowa czynność, którą może wykonać praktycznie każda osoba. Jeżeli chodzi o mm, Zbadanie swojego stanu zdrowia. Ja podchodzę w ten sposób, jak ktoś jest młody, aktywny fizycznie, oprawia inne dyscypliny sportu, jest wypoczęty, to nie widzę takiej potrzeby, żeby pójść do lekarza. No chyba, że ktoś ma jakieś dolegliwości ma wątpliwości, czy z tą dolegliwością może zacząć morsować. Albo na przykład osoba starsza, no, która ma szereg różnych dolegliwości, bierze różne leki, to jak najbardziej powinna skonsultować z lekarzem, bo często jest tak, że osoba warunkowo może morsować, to znaczy z pełnym. Pewien warunek, na przykład, jeśli ktoś ma wysokie ciśnienie, ale później to ciśnienie ureguluje i wtedy może odpowiednio wejść do wody są osoby, które mają astmę, więc takie osoby trochę inaczej wprowadzamy, takie, żeby ten czynnik i ten bodziec byłby nie taki gwałtowny, a bardziej łagodny. I na przykład jesteś u mnie na morsowanie, chcesz rozpocząć swoją przygodę, to jest taka praca jeden na jeden. Ja mhm. prowadzę przeważnie jedną osobę, przed wejściem dokładnie przygotowuję ją tak mentalnie, aby ona wiedziała, co ją czeka w wodzie, żeby ta, ten. Reakcje nie były zaskoczenie, bo wtedy powstaje taki czynnik stresowy. Wchodzimy razem i na bieżąco obserwuję, jak ta osoba reaguje, mhm. więc zawsze jest kontakt, więc nieraz to wprowadzanie musi być bardziej intensywne, nieraz łagodne, nie trzeba się zatrzymać. I w zależności od tego, jak ta osoba mentalnie jest przygotowana do wejścia z tego pierwszego, tyle ona robi w wodzie. Ale często jest tak, że ona robi cały program, ustalmy, że ta, tak zabrzmie nawet zanurza głowę w pierwsze wejście. to jest możliwe. Mówiłeś o specjalnych grupach osób, które powinny może skonsultować się z lekarzem, jeżeli cierpią na przykład na jakieś schorzenia. Czy można morsować w ciąży? Trzeba zacząć od tego, że no wiadomo, przykonsultować z swoim ginekologiem. Znam wiele osób, które morsowali w ciąży. Zresztą moja partnerka też wchodziła do wody w sumie do siódmego miesiąca. Ja nie widzę przeciwwskazań, znaczy tak, jeżeli lekarz nie widzi przeciwwskazań, ja też nie widzę żadnych przeciwwskazań, to nie jest tak, że jako osoba ciężarna wchodzi do wody, że jest ryzyko wychłodzenia plotu, bo to jest nierealne, bo te osoby przeważnie wchodzą na krótko do wody, to nie są przebywanie długie w wodzie, więc ja nie widzę żadnego zagrożenia. Wiem, że niedawno właśnie urodziło ci się dziecko i że ten wasz sposób wychowania, ale też kontaktu z zimnem waszego dziecka jest inny niż standardowe w naszym społeczeństwie. Czy mógłbyś o tym trochę nam opowiedzieć? Ja zawsze mówię, że moje dziecko to jest taki największy mój projekt i taki najbardziej ambitny i mi się daje najbardziej trudny. My podchodzimy do wychowania w taki sposób skandynawski, trochę taki mm -hmm. zimny chów dziecka. Jak mój syn miał półtora miesiąca, miał już za sobą pierwszą wyprawę do Laponii. Jeździł z mamą na skuterze w temperaturze minus 20-25 stopni, był przebierany w tych temperaturach i karmiony piersią, co w ogóle zaskoczyło miejscowych. Na rzekach zamarzniętych w Finlandii. I teraz, jak śpi z nami w łóżku, do ja jestem nakryty korlą, moja partnerka też, a on jest praktycznie rozebrany, bez żadnej koldry, w pokoju mamy 18 stopni. I on sobie nie pozwoli, żeby go nakryć, bo zaczyna płakać, bo to mu przeszkadza. Jak widzimy, jak ważne jest od samego początku zaszczepić takie pewne podejście do zimna dziecka, aby to zimno nie odbierać jak, jako takie coś negatywnego. Mówiłaś o tym pierwszym morsowaniu, o tym jak taką osobę przeprowadzasz przez to pierwsze morsowanie i powiedziałeś, że taka osoba dzięki temu, że jest z tobą, że jesteś tym przewodnikiem, to dowiaduje się jakie mogą pojawić się reakcje organizmu. No właśnie, jakie reakcje są prawidłowe, a jakie są nieprawidłowe? Znaczy no wszystkie reakcje są prawidłowe, bo to jest reakcja naszego organizmu, który jest dużo mądrzejszy od nas i wie jak się zachować, aby nas chronić. Pierwsza reakcja naszej psychiki, przede wszystkim przed wejściem do wody, albo jeszcze kilka dni wcześniej, to zniechęcie, żebyśmy tego nie zrobili. Dlatego, że nasza psychika się boi, nie zna tego środowiska i uważa, że jak nas zniechęci do wejścia do wody, to nam pomoże. Mhm. Dlatego tą barierę początkową musimy sami ją przelamać i przekonać, że nic nam nie grozi. Dlatego, że nasza psychika myśli, że my przypadkowo jesteśmy w lodowatej wodzie i coś nam się stanie, wychłodzimy się i umrzemy. A tak nie jest, wszystko robimy w warunkach kontroli. I kolejne wejście, jak, jak nasza psychika zobaczy, że się nie uda nas zniechęcić, mm -hmm. no to zaczyna schronić chronić tym zimnie, więc zachodzi centralizacja, krążenie, więc ucisk naczyń krwionośnych na kończynach. Więc też mamy taki fizyczny ból w palcach, w stopach i to jest normalna też reakcja. Skala tego bólu też może być różna. Na początku też jest przyspieszony oddech, to wynika z tego, że nasze ciało nadal chce uciec z tej wody, więc musi mieć pewną energię. I siły, aby z tego środowiska uciec. I te wszelkie objawy mm, są normalnymi, i to wynika praktycznie u każdej osoby. Jak my rozumiemy, że to jest normalne, za chwilę wchodzimy do wody, zanurzamy się, a te wszelkie mechanizmy zaczynają ustawać, i wtedy możemy się delektować z tym zimnym. Takie klasyczne obrazki morsów, które my też widzimy w telewizji, to są osoby w czapkach, szalikach, które wchodzą do lodowatej wody, czasem mają specjalne buty, a ty nie masz tych wszystkich rzeczy. Dlaczego? Kilka lat temu, jak organizowaliśmy pierwsze mistrzostwo polskie w morsowaniu, mieliśmy wywiad z mistrzem polskim w radio i powiedzieliśmy wtedy publicznie, że wiedza na temat morsowania jest... Niewystarczające w społeczeństwie, że to morsowanie może wyglądać inaczej, że osoby morsujące są obarczone wieloma mitami na temat zimna, jak działa mm -hmm. na nas. Takie mity, z takich mitów mogę wymienić, że zaleca się, aby nie zanurzać rąk, ponieważ rzekomo przez ręce bardziej się wychładzamy, aby wchodzić do poziomu serca, aby nie zanurzyć głowy. To wszystko są mity, tak. a mity wynikają z niewiedzy. I dlatego uważam, że są pewne błędy szkoleniowe osób, które, które wchodzą. Taka osoba nowa przychodzi do klubu i od razu jest narzucana wiele ograniczeń, a ograniczenia powodują, że zasiewany jest pewien strach, że zrobimy coś, czego się nie robi i mhm. coś nam się stanie. I taka osoba z takim strachem i ograniczeniami przekazuje dalej tą swoją. Tak zwaną wiedzę dla innych osób, i dlatego nieraz widzimy, że mamy grupę morsów, i 90% stoją z rękoma w górze, w czapce, nie zanurzają głowy. A przy naszym takim podejściu, wprowadzanie takim świadomym, jest inny obraz morsowania. 90% osób się bawi w wodzie. Bo robię tam różne rzeczy, bo na przykład chcemy skoczyć z jakiegoś podeso do wody, zanurkować, więc jak możemy skoczyć, zanurkować, nie zanurzając rąk, głowy, bo to sprawia przyjemność, a to nas ogranicza i dlatego no, trochę inaczej podchodzimy. Kiedy przychodzą do Ciebie osoby, które po raz pierwszy chcą wejść do lodowatej wody, to po co one to robią? Przyczyny są różne i dlatego nie jest istotne, abyśmy może ich tak do końca analizowali. Ktoś wchodzi do... Do tego, żeby zrobić zdjęcie, wrzućcie sobie na Facebooka i to też jest akceptowalne. W takich dużych grupach ten czynnik społeczny też jest istotny, dlatego że się zbiera pewna grupa, jest przynależność do pewnej grupy osób. Myślę, że to też ma duże znaczenie. Ale też część osób wchodzi w poszukiwanie takiego zdrowia, ale nie tylko fizycznego, no bo jak zimno wpływa, wpływa na nasze ciało, jakie są pozytywne efekty. Tych informacji mamy bardzo dużo, więc teraz tak głębiej analizujemy, jak wpływa na naszą psychikę, na zdrowie psychiczne. I te osoby później widzą, że to pomaga i zaczynają jakby tą czynność kontynuować. Tylko trzeba pamiętać, że żeby być zdrowym, to nie wystarczy wchodzić do zimnej wody. Mm -hmm. A co trzeba jeszcze robić? Trzeba podchodzić kompleksowo do naszego ciała i dlatego jest istotne, co my jemy, jak się regenerujemy pod względem fizycznym, psychicznym, a jak jeszcze dochodzi o morsowanie, to też pod względem termicznym, jaką wodę pijemy, co jemy. I takie kompleksowe podejście do swego ciała powoduje, że jesteśmy zdrowsi. Nie tylko ten czynnik jeden i jedna czynność morsowania. A powiedz mi, jak wygląda y, Twoje zdrowie? Y, od jak dawna morsujesz? Ja nigdy siebie nie nazywałam, że jestem morsą. Ja Bardziej analizuję możliwości zimna, i dlatego ten kontakt zimny nie zawsze jest poprzez wodę. Mi się wydaje, że warto nie rozpocząć przygody zimne nie poprzez wejście do lodowatej wody, a poprzez morsowanie na sucho. To tak się nazywa, kiedy na, na, nas... na nasze ciało działa bodziec zimnego powietrza. Na przykład ja przez cały rok chodzę w płódkoszulki i w sandalach, tylko dziś jestem tak niestandardowo ubrany i to mi nie przeszkadza. Dzięki temu mam całkiem inną tolerancję na zimno, bo... Nasze społeczeństwo w dużym stopniu się przegrzewa. Zresztą to widać też po dzieciach, jak matki nadopiekuńcze starają się, aby dziecko nie zmarzło, i wychodząc na spacer, tych ubrań ma nadmiernie. Widzimy, że dziecko jest przegrzane, dziecko zaczyna chorować, więc później rodzice jeszcze bardziej ubierają to dziecko, ponieważ się przegrzało, bo było na zimnie, ale właśnie to ciepło bardziej szkodzi, aniżeli zimne. Więc taki kontakt z zimnym powietrzem jak najbardziej jest wskazany i prostszy. Nie zawsze to musi być lodowate powietrze, ale na przykład spanie w temperaturach niższych aniżeli na przykład mamy w domach. Jedziemy do pracy, na przykład tankujemy samochód, wychodzimy na stację, rozebrani w podkoszulkę, mamy kilkuminutowy kontakt, ale to już pobudzi nasz organizm i zmobilizuje do działania. I takie cykliczne działanie powoduje, że całkiem inny mamy odbiór zimna, inna jest reakcja, jesteśmy bardziej odporni, mniej chorujemy, mniej nas to zimno zaskakuje, jesteśmy w stanie z tym zimnym poradzić, bo nasze ciało poradzi, tylko my temu ciału nie pozwalamy na to. A jak z twoim chorowaniem walerian, kiedy ostatnio byłeś przeziębiony? Znaczy, ja w Polsce mieszkam 30 lat, i nie wiem, jaki mój lekarz domowy wygląda, bo w sumie nigdy nie byłam. Tylko, że ja obciążam swój organizm bardzo intensywnie. W ciągu tygodnia potrafię być w środowisku z różnicą temperatur 100 stopni. Bo za chwilę jadę na szkolenie do Dubaju, gdzie będę prowadził. Przejeżdżam i wchodzę do kumory termoklimatycznej na Politechnice, gdzie spędzamy tam półtorej godziny w temperaturze odczuwalnej minus 65. Więc te działanie tych bodźców i stopień obciążenia na moje ciele jest dosyć dużo. A trzeba pamiętać, że takie intensywne obciążanie poprzez aktywność fizyczną jak również zimno powoduje, że odporność się obniża. To nie jest tak, zresztą nieraz takie mylne podejście morsów, że zimna woda daje nam odporność. Owszem, może dawać, ale też również może nas to osłabić. Tylko ja wiem, że jak jest osłabiony organizm, jak z nim należy pracować. Dlatego tak istotna jest ta regeneracja, mhm. dlatego jak wiem, że mam obniżoną odporność, to wtedy intensywnie się wysypiam. To żywienie jest inne. Nieraz dochodzi suple suplementacja, jak jestem Potrzeba, więc umiem zadbać o to ciało. I dlatego takie podejście powoduje, że nie mam żadnych kontuzji, przeważnie nie choruję, bo zawsze jestem krok przed tą chorobą. Mówiłeś chwilę temu o korzyściach, jakie niesie morsowanie. Mówiłeś o tych korzyściach dla ciała, ale też dla duszy. Ale właśnie o ten, bo jesteśmy w programie po pierwsze pacjent, więc o ten aspekt zdrowotny chciałam Cię zapytać. Czy są choroby, schorzenia, może choroby populacyjne, czyli takie, które dotyczą dużej części naszego społeczeństwa, które... Mogą, których terapia może być wspomagana morsowaniem, bo absolutnie nie chcę tutaj powiedzieć, że morsowanie może wyleczyć kogoś z nadciśnienia tętniczego, bo absolutnie nie i nie namawiamy nikogo, żeby porzucił leki przeciwko nadciśnieniu na rzecz lodowatej wody. Ale czy faktycznie znasz takie historie, że ktoś był na coś chory i to morsowanie wspierało jego terapię tak realnie, że to było namacalne, widoczne dla tej osoby? No właśnie, To jest takie właściwe podejście, żeby nie podchodzić do zimnej wody, że ta woda nas wyleczy nie musimy iść do lekarza, bo to nie o to chodzi. Więc to zimno może być takim wspomaganiem i dodatkiem do tej terapii. I dlatego ja kolejny raz odsyłam do tej książki, która powstanie, gdzie mamy z 15 świadectw i każde świadectwo jest poparte tym, w jaki sposób to zimno pomogło. Ale też w pierwszej książce poruszam szereg tematów zresztą z naukowcami z Akademii Wychowania Fizycznego z Krakowa, gdzie są również badania, które razem z tą uczelnią robiliśmy zresztą i też z Politechniką Krakowską, gdzie przedstawiono są pewne korzyści działanie zimna. I może taką ciekawostkę powiem, że jednak zimno dobrze wpływa na męskość. Więc ten aspekt mi się wydaje, że może być tak dosyć istotny. mocno motyw motywacyjny dla osób, aby wejść do wody. Bo nieraz słyszę takie stwierdzenie: że jak ja spędzam tyle czasu w zimnie, siedzę w lodzie 3 godziny, jeżdżę na rowerze w temperaturze minus 70 stopni, na pewno to niekorzystnie wpływa na przekazanie pewnych genów, a niedawno urodził się u mnie syn, który ma 8 miesięcy. I kilka miesięcy temu się dowiedziałam, że kolejny syn jest w drodze. To gratuluję. Więc to są te efekty uboczne, działanie zimne. Jak widzimy, tych aspektów jest bardzo dużo, wszystkich nie poruszymy. I te prozdrowotne działanie są potwierdzone, jak w mojej książce, w pierwszej, w tej, co powstaje, i też w tych badaniach, które prowadzimy wspólnie z Akademią Wychowania Wszystkiego w Krakowie. Czytałam w jednym z artykułów, Albo też widziałam w twoim filmie, że ktoś powiedział, że morsowanie go uzależnia, ale uśmiechał się. Skąd się bierze ten mechanizm? Uzależnienie od zimna możemy podzielić jakby na kilka aspektów. Na przykład jak mam osoby, które wyszły z uzależnień różnych, czy to od narkotyków, czy od alkoholu, czy nawet od depresji, potrafią mocno wchodzić również w zimno. Zresztą to możemy zauważyć na osobach, które zaczynają raptem uprawiać różne dyscypliny sportu, tak. które nigdy nie uprawiały i wchodzą tak mocno i to jest po części takie niebezpieczne, bo można przesadzić, ponieważ ten organizm on nigdy nie był obciążany w takim stopniu, taką dyscypliną, takim bodźcem i dlatego ja, jak wspominałem, też prowadzę szkocką grupę, gdzie większość Uczestników tej grupy są po uzależnieniach, aby nie przesadziły, aby mieć kontrolę, aby wyznaczyć, gdzie jest ta granica, której, której nie możemy przekroczyć. A czy z morcowaniem też można przesadzić? Jak najbardziej. No zresztą, jak z wieloma. Aspektami, tak samo jest z wysiłkiem fizycznym. Wiadomo, aktywność fizyczna jest wskazana, ale są pewne granice, które nie możemy przekroczyć. I dlatego ja zawsze dążę do tego, aby to morsowanie było świadome. Ale też jest wiele osób, które badają te granice, ile mogło być w wodzie, jak mogło być długo. Pobijają własne rekordy. Wiadomo, że ja organizuję też mistrzostwo polskie morsowania, ale trzeba pamiętać, że takie morsowanie sportowe i wyczynowe należy prowadzić w asyście ratowników medycznych. I dlatego jest pewna granica, którą nie warto przekraczać. Y Właśnie, z tobą pracuje cały zespół specjalistów, którzy czuwają nad tym, czy to, co robisz, jest bezpieczne dla Twojego zdrowia. Ale powiedz mi, czy czasem jest tak, że pojawia się w Twojej głowie jakiś projekt i mówisz sobie: Nie, Walerian, to jest zbyt hardkorowe, już tego nie możesz zrobić, to jest niebezpieczne dla Ciebie, czy jednak starasz się przygotować w taki sposób, żebyś mógł robić to, co my Z perspektywy czasu, no, gdybym się cofnął 10 lat temu, to większość projektów były absolutnie nie do zrealizowania, a okazuje się, że to było do zrobienia. Więc nasza psychika musi po części dojrzeć do pewnego wyzwania. I zawsze ja mówię, jeżeli jestem w stanie w głowie zaplanować projekt, realizacja tego projektu punkt po punkcie, i to wszystko się spina, to znaczy jestem w stanie to zrobić. I wtedy trzeba podjąć tą próbę, aby zrealizować ten projekt. Zresztą taki jeden z ciekawszych projektów był, w którym osiągnęłam najwyższą różnicę temperatur w ciągu doby i. Jaka to była różnica? 240 stopni. Więc wystartowała na w temperaturze minus 170 stopni, a skończyłam w temperaturze plus 75 stopni, z taką różnicą, więc to był niesamowity projekt. W dodatku w tych ujemnych temperaturach będąc w komorze spożywałam różne produkty też w postaci zamrożonej, więc to kolejne mhm. doświadczenie, jakie dla nas. I, i... Jak smakuje takie zamrożone jedzenie? No trzeba w ogóle się nauczyć jeść, bo to nie jest takie proste. A trudność jest na od tego, ile wody ma dany produkt na przykład kostka wody, która ma minus 150 stopni, trzeba nauczyć się jeść jest pewne techniki jedzenia, zresztą to trzeba też szkolić, aby ten lód się nie przyklejał do języka i dałoby się funkcjonować. I dlatego takich umiejętności uczę na Politechnice Krakowskiej podczas przebywania w komorach, bo raz my w tych komorach się zamykamy i uczymy się właśnie jeść, załatwiać potrzeby fizjologiczne w temperaturach, no może nie 100, 170, ale minus 50 stopni, uczyć się, jak nasz organizm się wychladza, jak szybko, jak te temperatury przewracać, więc to to jest pewien proces do, do, do opanowania. Mówiłeś o projekcie, gdzie była ta duża amplituda temperatur, ale ja chciałam zapytać, czy masz jeszcze takie projekty, z których jesteś najbardziej dumny? Gdybyś miał powiedzieć, co, co było Twoim największym dokonaniem w ciągu tych, powiedzmy, ostatnich 10 lat? Każdy projekt jest inny. Każdy wnosi coś innego. Każdy też kształtuje pod względem mentalnym. Ale mi się wydaje, projekty, które najbardziej cenię, to. Z których myślałam się wycofać w trakcie. Się okazało, że trzeba odpuścić, albo zrobić, aby później zrobić kolejne podejście, albo przeanalizować, co się zrobiło nie tak mm -hmm. i dlaczego, dlaczego, powiedzmy, on się nie powiódł. Pobyt w cudzysłowie, ponieważ on nieraz może więcej wnieść, aniżeli projekt, który został zakończony tak zwany sukcesem. Ta Powiesz nam o takim jest... projekcie. Nie, no bo wiele takich projektów. Pobijałam kiedyś rekord Guinnessa na rowerze. Rekord 12-godzinny, zalamanie pogody. byłam na półmetku i podjęłam decyzję, że przerywam, zrobię drugie podejście. Też pobijałam rekord jazdy na rowerze w największym przewyższeniu dobowy, i po 20-godzinach musiałam zrezygnować. A później zrobiłam taką głęboką analizę, co poszło nie tak, i doszłam do pewnych takich ciekawych wniosków. Wtedy miałam temperaturę powietrza we wrześniu około 10 stopni, w nocy jeszcze niżej. I wtedy zrozumiałam, że aby utrzymać tą właściwą temperaturę centralną ciała, organizm zużywa dużo energii. I tej energii miałam trochę mniej, powiedzmy 10-20% na jazda na rowerze, dlatego nie mogłem utrzymać to tempo. Dlatego widzimy, jakie ciekawe zależności później powstają, i mm, taka wiedza dużo wnosi później w kolejne projekty, aby ich zrozumieć. Ale też korzystają z niej naukowcy, a potem praktycy, którzy na przykład są ratownikami, prawda? Bo jak organizujemy Mistrzostwo Polskie w morsowaniu, może dziś się zdradzę, że zorganizujemy Mistrzostwo Świata w tym roku w morsowaniu w Mielnie na zlucie morsów, ale ratowników to jest pole powiedzmy tak, takich badań i analiz, jak organizm się zachowuje przy tak długim przebywaniu w lodowatej wodzie. Bo na uczelniach wyższych nie ma takich możliwości poznać, jak, jakie są przeslanki tej hipotermii takie początkowe łagodne, jakie są objawy. Okazuje się, że te objawy u każdej osoby są inne i dlatego jest taką sztuką nauczenie się po objawach takich wizualnych zdefiniować, jak bardzo ta osoba jest wychłodzona, ale później też wdrażanie tych procedur przywracania tych temperatur, to są ciekawe procesy, zjawiska, więc pracownicy tak samo się szkolą z nami, czy jak już mówiłam, jazda na rowerze w tych temperaturach minus 170 stopni, gdzie żaden sprzęt medyczny nie działa, więc ta ocena wizualna ma wtedy dużą wartość i dlatego trzeba mieć duże doświadczenia, albo poprzez spojrzenie na daną osobę zdefiniować, czy jest problem. Mówimy teraz o ratownikach medycznych, którzy są Twoimi uczniami, ale ja wiem, że szykujesz duży projekt, który startuje niebawem, w którym, który nazwa, nazywamy tutaj roboczo Titanic. Czy możesz mi opowiedzieć o tym projekcie, opowiedzieć naszym widzom, na czym on będzie polegał, ale też przede wszystkim po co w ogóle ten projekt powstał? Ten projekt długo dojrzewał, przez kilka lat chciałem go zrealizować nawet rok wcześniej, ale się nie udało czasowo. Projekt polega na tym, że do projektu zaprosiłam około 10 osób. W dużym stopniu to są nawet osoby przypadkowe, które nie mają dużego doświadczenia w kontakcie z zimnym. Przez pół roku będę przygotowywał te osoby. Aby jak najbardziej poznać, jak zimno działa na organizm, jakie są reakcje, są te, gdzie są te granice. I w styczniu na Bałtyku chcemy zrobić pewną taką symulację katastrofy Tytanika, mm -hmm. gdzie my wszyscy wpadniemy w obraniach z tego okresu do lodowatej wody i pokażemy, że mając wiedzę i doświadczenie, jesteśmy w stanie w tej lodowatej wodzie wytrwać znacznie dłużej. Był początek katastrofy Titanica w 2012 roku, pierwsza pomysł, już po godzinie 40 minutach, ale w sumie, jak to był w wodzie, to był już praktycznie nie do uratowania. A mm -hmm. my pokażemy, że może być inaczej, że ta wiedza o zimnie. Pozwala w tym zimie wytrwać kilkakrotnie, razy dłużej i bez żadnego szwanku na zdrowiu. No bo właśnie takie wypadki, o których my mówimy, takie, które były, które dotyczyły właśnie ttanika, ale zdarzają się też dziś. Może nie jest to taka skala, że ginie ileś osób, ileś dziesiąt, ileś set, ale ludzie giną w zimnej wodzie, a gdyby wiedzieli, jak się zachować, to myślisz, że to życie można było uratować? To daje dużo większe szanse, to pozwala dłużej przebywać w lodowatej wodzie, osiągając ten stan hipotermy znacznie później. A to wszystko zależy od tego, jak nastawimy swoją psychikę. Jeżeli nasz umysł będzie w takim stanie strachu, paniki, to znacznie szybciej traci ciepło, się wychładza i, i po takim intensywnym wychłodzeniu zachodzi zgon. A jak ja organizuję Mistrzostwa Polski, więc jak w zeszłym roku został osiągnięty czas który jest rekordem polskim, zresztą możemy śmiało 5 rekord świata, wynosi 6 godzin. Więc osoba potrafi być 6 godzin w lodowatej wodzie, Wiadomo, wybrana osoba, która wygrała, i ta osoba nawet nie była w hipotermii. Jak widzimy, jak to wszystko się rozwija, ewoluuje, ta wiedza o zimnie, jakie są możliwości naszego ciała, no ale przede wszystkim umysłu, bo właśnie nad umysłem przede wszystkim pracujemy. Jesteś osobą medialną, bo produkujesz filmy, które umieszczasz na swoim kanale na YouTubie. Właśnie, jaka jest Twoja misja? Po co ty to wszystko robisz? Jak już mówiłem, że ta wiedza o zimie jest niewystarczająca, my w społeczeństwie mamy takie negatywne podejście do zimna. Zresztą, jak widzimy, słuchamy radia, to często słyszymy. Tak, taką informację, że dzisiaj zimno, nieprzyjemnie, jest 5 stopni, więc już jest narzucany negatywny odbiór do zimna. A zimno nie jest takie. Zimno może być przyjemne, jeżeli my to zimno rozumiemy i nawet ten kontakt z zimnym, z temperaturą minus 20, minus 50, naprawdę to jest przyjemny, dlatego, że możemy z tego zimno dużo czerpać, dużo korzystać. I ja też nieraz porównuję, dlaczego my tak negatywnie nie podchodzimy do ciepła. Jak mamy ciepło, no jak jest nam gorąco, tak. zaczynamy się pocieć, my wiemy, co mamy zrobić. Możemy się rozebrać, możemy się schodzić do cienia, możemy się napić. Jak widzimy, że te czynności, które robimy, nam pomagają wytrwać w tym ciepłe. Tak samo jest zimno. Po prostu no, zimno trzeba zrozumieć i trochę inaczej podejść. Powiedziałeś, że w Polsce jesteś od 30 lat, więc ym, myślę, że tu się nie urodziłaś, więc chciałam zapytać cię, skąd pochodzisz i jaka była twoja droga do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj? Urodziłem się w Wilnie, na Wielnieszczyźnie, w polskiej rodzinie. Swoje projekty z początku rozpoczynałam z kolarstwa i zaczyna się wszystko z kolarstwa. Pobijałam rekordy Guinnessa w kolarstwie później postanowiłam za Rewale wybrać zimno i były wyprawy na Sebery do Jakucy do najzimniejszych wiosek. I Co tam robiłeś w tej Jakucji? No Chciałam się zmierzyć z zimnem i zimno pokonać. A później się zdziwiłem, że zimnem nie należy walczyć, bo zimna się nie pokona. Jak mamy minus 50 stopni na zewnątrz w Jakucji, musimy się nauczyć z tym zimnym żyć, współpracować, ewentualnie wykorzystać ten potencjał zimny, ale nigdy nie walczyć. I na Sybery w sumie ja bardziej doznałam takiej pokory do zimna. I to zimno mnie tak zafascynowało, że do tej pory jestem w tym zimnie, analizuję i widzę, że z no zimna możemy korzyści, czerpać dużo korzyści. Powiedziałeś, że trzeba nauczyć się z tym zimnem żyć, że trzeba nauczyć się żyć w takich warunkach. Ja wiem, że też byłeś przez 50 ponad dni na zamarzniętej rzece. jak w ogóle wygląda codzienność? W takim miejscu. To był najdłuższy mój projekt właśnie w czasie pandemii, gdzie 50 dni spędziłam na tych rzekach, rzek, rzece Łona, Joki, gdzie podróżowałam po tych rzekach przez te 50 dni, mieszkałem w Iglo, pilam lodowatą wodę z rzeki, jadłam zamrożone produkty. I pod koniec tego projektu przyjechała telewizja fińska i spytano mnie. Jak ja sobie to radzę? Gdzie widzę największe zagrożenie? Ja mówię, że największym zagrożeniem dla mnie to nie są dzikie zwierzęta, nie jest przyroda, nie jest mróz, a jestem ja sam dla siebie. Jak ja będę miała w tym środowisku spokój, no to ja sobie poradzę. I o dziwo w tym środowisku ja czułam wojenkowy spokój, bo kanalizowałam później swoje tęto spoczynkowe. To ja nigdy w życiu nie miałam takiego niskiego tętna. Jak, wi jak widzimy, że ja znalazłam ten komfort w tym środowisku, które wygląda, że może być trudne. A zresztą to był projekt też badawczo-naukowy prowadzony z Akademii Wychowania Fizycznego. Y Powiedz mi, czy myślisz, że są gdzieś granice ludzkiego ciała i umysłu, jeżeli chodzi o zimno? Każdy ma swoje te granice, bo wiadomo, każdy ma inne protyzpozycje, inną budowę ciała i każdy musi sam sobie określić, gdzie są te granice jego. A jeżeli chodzi o takie granice ludzkiego ciała pod względem rekordów światowych, to te granice są niepoznane. I ja do tej pory myślałam, że godzina, czasu przebywania w lodowatej wodzie to jest jakiś taki wyczyn, a widzimy, że to jest możliwe. Więc to te granice nie do końca są poznane pod względem granic ciała, ale mi się wydaje, że bardziej i większe możliwości ma nasz umysł, nasza psychika. Mm -hmm. Że właśnie w tym jest przyszłość, żeby pracować nad psychiką, bo to jak ja zawsze mówię, zresztą w swoich cytatach, że to nasza psychika decyduje o tym, na co może pozwolić ciało. I dlatego to jest jakby istotne i bardziej istotne w zimnie aniżeli samo ciało. Ja przed chwilą zapytałam Cię o granice. I czy Ty uważasz, że tych granic, kiedy już mówimy, to jest prawie niemożliwe dla mnie, że warto jednak ich dotykać, że warto ich próbować je przełamywać? I jeżeli tak, to jakie są z tego korzyści? No, każdy ma swoje granice i to różne, bo wiadomo, że każdy z nas jest inny, wyjątkowy. Każdy ma też inną budowę ciała, co też istotne jest w zimnie. Ale warto patrzeć, próbować, testować. I granica jest elastyczna, to nie jest tak, że ona jest stała, że coś my robimy dzisiaj i to nie jest do zrobienia jutro. A warto przesuwać granicę, dlatego że dzięki temu mamy rozwój. Dzięki temu poznajemy nowe rzeczy, nowe wyzwania, wyzwania, które nas kształtują, kształtują naszą psychikę. Bo ja też widzę taką zależność, jak osoby wchodzą w zimno, są na naszych szkoleniach, to później to się przekłada na życie, na życie takie codzienne. Te osoby mają mniejsze obawy przed nowymi rzeczami, bo przed chwilą weszły do lodowatej wody, bo przed chwilą skoczyły do lodowatej wody z pewnej wysokości bo przed chwilą spędzili godzinę w lodowatej wodzie, co nie jest łatwym wyzwaniem. Poradzili i te osoby mają taką większą pewność i to się przekłada na, na życie takie codzienne. Czyli sukces w zimnie to sukces w życiu. A powiedz, jak ciebie zmieniło zimne? Jak byś popatrzył na siebie w momencie, jako człowieka oczywiście mam tu na myśli, jak popatrzysz na siebie teraz, jakim jesteś człowiekiem, a kiedy zaczynałeś przygodę z zimnym? To było ile lat temu? Że to było no, przynajmniej 15 lat temu, mhm. jak ja zawsze mówię, że każdy projekt mnie w jakim stopniu zmienia, ale mi się wydaje, że tak ogólna podejść do tych wszystkich wyzwań to zimno pozwoliło, że jestem bardziej spokojny. Bardziej spokojny na co dzień, mniej, mniej rzeczy mnie denerwuje, bardziej jestem w stanie opanować i się wyciszyć. I myślę, że to wszystko dzięki zimno. Y Mówiłeś już o tym, że do wychowania syna podchodzicie w dość specyficzny sposób, dla was normalny, ale dla naszych widzów dość specyficzny, jeżeli chodzi o zimno. A powiedz mi, jak twoi bliscy reagują na twoje poczynania, na twoje nowe pomysły, na twoje nowe projekty? Boją się o ciebie, ale cię w tym wspierają, czy jednak czasem mają dość takiego, takiego życia? No może na początku były jakieś tam obawy, czy nie zrobię sobie krzywdy. Ale rodziny już się przyzwyczaili, i tak się składa, że większość osób w rodzinie również morsuje, ma ten kontakt zimny, zimnym, więc to dla nich się wydaje takie bardziej już oczywiste, więc ta obawa jest znacznie mniejsza. Ale widzą też, że na tym wszystkim mam kontrolę, że to nie jest tak, że to są jakieś eksperymenty, albo się uda, albo się nie uda, że to jest kontrolę, wszystko jest przemyślane. I myślę że to jest takie istotne, że wiem, kiedy należy się wycofać, jakie jest Temu potrzeba. No dobrze, to jeszcze wrócę do tego rodzicielstwa. Wyobraź sobie, że za 18 lat Twój syn mówi ci, że wejdzie do, ja to nazwę akwarium, ale to była specjalnie zbudowana przez Was konstrukcja, stanie w niej, i zasypie się kostkami lodu po szyję i będzie tam stał nie tak jak te 3 godziny, tylko 5 godzin albo 7. Jak zareagujesz? Wiadomo, że to będzie jego decyzja. Jeżeli powie, że coś chce takiego zrobić, to mi pozostaje tylko go przygotować do tego wyzwania, aby byłby jak najbardziej przygotowany. Alby, aby też przedstawić pewne konsekwencje takiego wyzwania, że to nie jest takie proste, że przy takich rekordach w pewnym momencie możemy stracić tę kontrolę, a ten rekord w lodzie jest specyficzny tym, że jeżeli coś się wydarzy, to tak szybko nie jesteśmy w stanie też wychnąć człowieka z lody, więc to zajmuje ileś tam minut, a to dla ratowników jest trudne. Więc na pewno przygotuję i to będzie jego decyzja, więc nie będę przeciw. Walerian, to teraz pytanie chyba od naszych widzów, myślę, które na pewno pojawi się. E, takie trzy typy dla osoby, która rozpoczyna swoją przygodę z morsowaniem. Jak się przygotować, co zrobić dla siebie? No, przede wszystkim nie zastanawiać za długo na tym, kiedy wejdę do wody, żeby to była szybka decyzja. Bo czym dłużej o tym myślimy, tym umysł nas bardziej zniechęca i wyczuwasz, że są pewne zwątpienia. Znaleźć klub, gdzie ludzie wchodzą do lodowatej wody, przyjść do tego klubu mając ze sobą podstawowe rzeczy, ręcznik i w sumie tyle wystarczy. No i przede wszystkim być w dobrej kondycji fizycznej, aby być zdrowym przed pierwszym morsowaniem, mieć pewny zapas energii na ewentualne później dochodzenia po wyjściu z lodowatej wody na drżenie mięśniowej w sumie tyle. Walerian, bardzo się cieszę, że wspólnie, chociaż w studiu, ale rozpoczęliśmy ten sezon na morsowanie w naszym kraju. Bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za tę rozmowę. Myślę, że przekazaliśmy Państwu wiele cennych informacji, które pozwolą morsować bardziej świadomie. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę.